Wstrzymujący się wszyscy brali udział w głosowaniu. Ta uchwała została przyjęta. Przechodzimy do projektów uchwał Komisji Problemowych. Punkt drugi. Komisja do spraw społecznych. Oddaję głos przewodniczącej komisji. Projekt uchwały w sprawie najmu lokalu mieszkalnego w tej arenie. Dzisiaj rozpatrujemy tylko jedną sprawę małżeństwa, które stara się o przedłużenie umowy najmu mieszkania przy ulicy Jareny. Wynajmują to mieszkanie od 2007 roku, to są 204 metry. Zarówno policja, jak i straż miejska nie ma żadnych uwag, w związku z tym proponuję pozytywną opinię na temat przedłużenia tej umowy. Czy jakieś pytania Państwo mają? Skoro nie ma żadnych pytań, przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ulicy Marii w Krakowie? Widzę, że 16 osób, które są obecne na sali, głosowały za. Zostawimy pytanie dalej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez Radę Dzielnicy. W związku z tym zamykam punkt 6. Przechodzimy do punktu 7. Sprawy bieżące. Ja pozwolę sobie pierwszy zabrać głos w sprawach bieżących. Chciałbym Państwu podziękować wszystkim radnym, którzy wzięli udział w obchodach Niedzielnicy, w obchodach Dnia Sportu i w obchodach Dnia Seniora pod nazwą Pożegnanie Radnych. Dziękuję radnym wszystkim naprawdę, którzy się zaangażowali. Niedzielnicy, no to Andrzej Kołów po prostu tutaj przeszedł sam siebie. Przy udziale Asi jednej, Asi drugiej, która jest za drzwiami. Ale Asi dziękujemy, mam nadzieję, że słychać. Oczywiście, przepraszam. Dniu Sportu specjalnie dziękuję Mietkowi, Beatce, Garkowi, który się wszędzie pojawiał. I Asi oczywiście, która jest koło mnie. A w Dniu Seniora specjalnie pani Ejrybie dziękuję. I wszystkim, ale naprawdę dziękuję wszystkim, którzy się włączyli, naprawdę. Dziękuję też. Nie ma tutaj policji, ale myślę, że Asia przekaże i może na następnej sesji będzie jeszcze okazja powiedzieć, bo akurat dzisiaj w zasadzie na początku ani policji nie było nikogo ze służb mundurowych, ale naprawdę tak, podziękowania specjalne dla służb mundurowych, ale naprawdę mieszkańcom bardzo podobało się to, co proponują po prostu nasze służby mundurowe dla nich. W czasie takich okres organizowanych. Bardzo się to podoba. Bardzo ja rozmawiałem z przewodniczącym dzielnicy 7. Z kolegą Szczęsnym Filipiakiem, który był zachwycony tym, jak wyglądają organizacje niedzielnicy w dzielnicy 4. I on mówi, że po prostu no jest się powód, żeby się ogłosić. Także ja jeszcze raz dziękuję swoim przewodniczącym zarządu. Wszystkim prezesom. Ze spraw bieżących wiem, że na ostatniej sesji była poruszona sprawa wiadu przy ulicy Pachońskiego 6. Jako, że wiem, że byli mieszkańcy zainteresowani, nie wiem. Nie ma nic prawo została skierowana do ekipy zapytanie. Ja też ja pytałem, odpowiedź została skierowana do mieszkańców. To jest tymczasowy wjazd. Obecnie zgoda jest do końca listopada. Możliwe, że będzie przedłużona, jeżeli inwestycja będzie się przedłużała. Normalnie dojazd ma być od ulicy Zimarowicza dokładnie. Także ta informacja została przekazana również mieszkańcom sobie na adres, który oni podali. To zarządca jakoś tam budynku mieszkalnym czy pokazał jakoś tak. Tyle chciałem właśnie wyjaśnienia. Teraz tutaj Państwu głos. Wiem, że zgłaszała się Pani Drażna Zawodzka, Pani Kabina Kuka. Ja w sprawie Marcu Zaba. Ja dwie zabawki, potem miał się przekazać. Do tej pory rodzice mi zgłosili 15, czyli to dwa dni temu, że nic się po prostu w tej kwestii nie zmieniło, więc ja bardzo proszę, żeby po prostu do ZIKIT-u zainterweniować. Dobrze, interwencja do ZIKIT-u, dobrze. Pani nie wywiązali się z tym nic, 10 września. Ja mam prośbę do zarządu w trzech sprawach. Postój przy szpitalu Narutowicza, podobna sytuacja jak przy skarbówce. Z tym, że tutaj myślę wystarczy pismo zarządu, ponieważ tam no, taksówkarze stoją, a przyjeżdżający po chorych do szpitala lub przywożący chorych do szpitala nie mają gdzie zostawić samochodu. Rada Społeczna Szpitala zwraca się z prośbą do dzielnicy o pomoc w tej sprawie.
Zwłaszcza, że według nowych przepisów taksówkarz nie musi stać na postoju, on może stać gdziekolwiek. W tej chwili nie ma obligatoryjnych, konieczności obligatoryjnego wyznaczania postojów. Dyrekcja szpitala prosi, 3-4 miejsca na postoju byłoby wystarczająco. W tej chwili czasami do 12 stoi samochodów i nie są w ogóle zrzeszeni, bo oni nie są w korporacjach, więc stoją tam. Drugą sprawę, bardzo serdecznie proszę zarząd, ale tu bym prosiła także pana radnego Andrzeja Kolucha, który jest kompetentny w tej sprawie najbardziej chyba z nas wszystkich. Ruszyła budowa na bulwarach Białuchy. Nie ma tablicy, buduje się równo ze światłem rzeki. Tam pamiętamy kilkakrotnie, ty Grzegorz będziesz pamiętał, odrzuciliśmy propozycję budowy budynków wzdłuż Białuchy. Nawet jedna, pamiętam, z tych działek to była działka, która była taflą wody. Prosiłam, dzwoniłam do Straży Miejskiej, ponieważ te prace rozpoczęły się tuż przed weekendem. Kopary jeździły i zablokowana była w części ulicy Górnickiego. Na środku były tam jakieś roboty w studzience kanalizacyjnej. Jakbyście Państwo, zarząd, byli tak uprzejmi uzyskać odpowiedź ze Straży Miejskiej, bo ja jej nie uzyskałam. Kto prowadzi inwestycje i jaki zakres tej inwestycji, bo nikt nie umie mi tego powiedzieć. Jeśli to jest z naruszeniem prawa, to wzorem poprzednich lat wnioskuję o, bo ja nie wiem tego, być może mają legalne pozwolenie. Tam w tym miejscu jest pozwolenie aktualne na budowę hali sportowej i tego nikt nie odwołał, więc nie można dać drugiego pozwolenia w tym samym miejscu. I wnioskuję, że jeśli budowa trwa niezgodnie z prawem, o powiadomienie prokuratury, tak jak robiliśmy w poprzednich kadencjach. Ale tu myślę, że bez rozeznania sprawy przez Andrzeja Kolucha to niewiele damy radę, bo tu on ma rozeznanie w tym sprawie. I ostatnia sprawa. Mam prośbę do zespołu do spraw zieleni, tego zespołu, który każdego miesiąca na początku robi objazd. Drugi raz mieszkańcy ogródków działkowych parku przed Jadwigą, przed kościołem Jadwigi, to jest Park Wyspiańskiego? Firma, która wygrała przetarg, po prostu nic tam nie robi. Są śmieci, są połamane gałęzie. Interwencja mieszkańców do tej firmy, jak się tam pokazuje, nie przynosi rezultatu. Ja to zgłosiłam pani, która się zajmuje zielenią w mieście, ale bardzo proszę zespół, to chyba Mieciu, tylko nie wiem kto jeszcze. Wpiszcie to do protokołu i zwróćcie to uwagę, bo jeśli dwa razy przychodzą ludzie w tej samej sprawie z tamtego terenu, to pewnie jest źle. Dziękuję bardzo. Panowie w mniejszości skieruję zapytanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o sprawdzenie pod względem formalno-prawnym. Więc to działanie wystarczająco będzie, powiedzmy, mówię, żeby dało nam informację zwrotną. Dobrze. Czy kolega ma powiedzieć? Ja chciałem do mnie dodać tutaj, że można by wcześniej tak faktycznie wrócić się do straży, będzie szybciej, bo Powiatowy Inspektora... Zwłaszcza, że do tego inspektora nadzoru budowlanego on specjalnie będzie wykonuje kontrolę pod względem formalno-prawnym. A to jest na chwilę obecną nie zaczął. Posprawdza cały proces formalno-prawny pod względem wydarzenia i możliwości wykonania z prawami oznaczenia i pani Teodozję, jako pisemne w zasadzie, to w punkcie pierwszym to zajmie się zarząd, w sprawie trzeciej, no to tutaj państwo opierające radni. Tomek, czy w oświadczeniach komunikatach, czy sprawa bieżąca? Może w oświadczeniach komunikatach. Dobrze, czy sprawy bieżące jeszcze jakieś? Pan? Pan? Nie wiem, zamierzać. Proszę, proszę. Nie. Jeśli się jest jakaś możliwość skontaktowania się w jakiejś z kierowcą, to wiesz, co będzie dzisiaj? Ma być, ma być. Proszę poczekać chwilę, ma być, no to wtedy może nie może przestąpić do jednego. Był na konwencie przewodniczącym dzielnic, który wtedy daje się prowadzę sesję. Dziękuję. Jest nadzieja, że przyjdzie. Tak, jest nadzieja, że przyjdzie. Proszę. Dobrze. Czy w sprawach bieżących nie widzę oświadczenia i komunikaty? Tomek, nie wiem, czy bieżące.
Zresztą w takiej sprawie takiej prośby do wszystkich radnych, którzy mają okazję być na odbiorach remontów różnych i w szkołach, i na ulicach, i w parkach. Miałem okazję być ostatnio na odbiorze w szkole tutaj w Belon, gdzie zakres prac polegał na remoncie schodów w szkole 107. Był pan Zeo, pan Zbertot, pan wykonawca. Siedliśmy u pani dyrektor, było bardzo miło. No, wyszliśmy po prośbie, żeby to zobaczyć, bo warunki nie sprzyjały, padał deszcz, ale oglądaliśmy pracę, którą mieli wykonać. Praca była nieskończona. Były budowlane niedoróbki, które bardzo bym prosił. Macie możliwość państwo poprosić o kosztorys, o zakres prac, jaki mieli wykonać. Podpisaliśmy ten protokół warunkowo, że do kilku dni, dokładnie 4 dni, mieli na to, do soboty miało być to wszystko naprawione. Nie podpisujmy czegoś w gabinecie pani dyrektor, nie widząc, bo naprawdę nie wierzcie inspektorom z ZEO, którzy jakoś nie chcą im się chyba dostrzec tych błędów. Bardzo oficjalnie sobie rozmawiają z wykonawcą, natomiast prace po prostu były nierzetelnie wykonane. Zarzuciłem im kilka niedociągnięć do takich poważnych. Firma to robiła. Nie pamiętam, która to była firma, natomiast jest w protokole, jest podbity, pan podbił łaskawie pieczątką, natomiast mamy prośbę jeszcze do Andrzeja, żeby zerknął pod swoją szkołę 107, jeśli tego nie uczyni, to ja staram się tam podjechać najbliższe dni. Chodzi o remont schodów do sali gimnastycznej i remont schodów z podjazdem dla niepełnosprawnych. Było po prostu to nieskończone. Bo możemy powiadamiać dyrektora ZEO o takiej paskudzie, jakim jest wykonawca, żeby więcej nie dopuszczał do prac w naszej dzielnicy. Myśmy to robili przez... Zgadza się, natomiast jedynie użytkowniku, żeby nie podpisywać tego protokołu po prostu w ciemno. Jeśli mamy zastrzeżenia, to piszmy w tym protokole wszystko, co nam się nasuwa na najemnie, dlatego że to są pieniądze i to poważne. Ja przeglądałem kosztorys i po prostu dobrze, że siedziałem na krześle, bo bym spał. Także tutaj dotyczy to wszystkich. Uwaga jest bardzo celna. Nawet tych poważnych drogowych, gdzie już niestety przy odbiorze nie mamy tak do końca wpływu na sprawdzenie, ale jeśli ktoś ma w swoim rejonie inwestycję, to niech ją na bieżąco kontroluje i inspektorowi z ekipu zgłasza swoje uwagi. Dobrze. Chętnie je przyjmuję. Czy jakieś komunikaty? Na zdrowej. Ale jakieś oświadczenia? Ja jeszcze... Ostatnio. Do komisji. To proszę, może ja skończę. Tak? Mogę być. Innych hektyk nie było. Dobrze. Zaproszę państwa 9 października, to jest tydzień poprzedzający sesję, we wtorek na komisję. O 16.30 Komisja Edukacji, o 17.00 planowanie, 17.30 sport i 18.00 godzina infrastruktura. Jeszcze raz. Powtórzę. 16.09 październik, to jest wtorek, o 16.30 edukacja, Komisja Edukacji, o 17.00 planowanie, 17.30 sport, godzina 18.00 infrastruktura. Dziękuję bardzo. Radny Jerzak Kocher. Dzień dobry. Czy mam pytanie, czy mogę coś powiedzieć? Tak. Dzień dobry, Mateusz Rosół z Fundacji Miasta Niczyka i... Ewa Cepil. Tak jest. My obecnie prowadzimy projekt monitoringu rad dzielnicowych i Rady Miasta Krakowa. I tutaj przyszliśmy do państwa, żeby sprawdzić, jak państwo tutaj funkcjonują, jak państwo działają, jakie są dobre praktyki w funkcjonowaniu dzielnic. I mamy taką prośbę. Mamy ankietę, która docelowo, której informacje pośród niej zebrane zostaną udostępnione, upublicznione w naszym portalu, który powstanie w styczniu. I ta ankieta jest dobrowolna i chcieliśmy ją państwu rozdać. Jeżeli ktoś z państwa nie będzie miał ochoty podpisywać albo na nie odpowiadać, proszę nam oddać te karty do nas. Proszę. Ja zapytam tylko radnych, czy jeszcze jakieś oświadczenia komunikacze? Ona zajmie minutkę, dwie. Ankietę wypełnijcie po prostu, jak ja następna sesja. Tak, nie widzę oświadczeń komunikacji. Na godzinie 17.58 zamykam obrady 25. sesji Rady Dzielnicy Partii Chronnych Biały Wołanie 18 września 2012 roku. Następna sesja odbędzie się 16 października 2012 roku o godzinie 17.00.
zajedzie pan Szczeszkowski. Dziękuję Państwu za sprawne obrady. Miłego popołudnia życzę.